Pierwszy sztuczny satelita pojawił się w przestrzeni kosmicznej w 1957 roku, a 12 lat później na Księżycu wylądował człowiek. Od tego czasu ludzkość stawia sobie kolejne pytania, dlatego teraz wyślemy w kosmos grzyby i bakterie. Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego wysyłają grzyby w kosmos. Zostaną one umieszczone na malutkich płytkach w laboratorium wielkości kostki Rubika. Chcielibyśmy w kosmos wyprawić bakterie z dwóch różnych rodzajów, Metanococcus azotobacter. To są bakterie, które należą również do bakterii glebotwórczych, czyli takich, które mogą zmieniać skład gleby na Marsie w ten sposób, żeby można było w przyszłości obsiać ją na przykład pszenicą. Oprócz tego będą zawierać w sobie gen innego organizmu. Zostaną ożywione w trakcie podróży poprzez podanie mikroodżywki, a naukowcy będą sprawdzać, jak reagują za pomocą ich funkcji życiowych. Oprócz tego w kosmos wysłane zostaną także grzyby. Wysyłamy na razie ten organizm jako jeden z wielu. Na razie mikroorganizmy zostaną wysłane w przestrzeń, gdzie grawitacja jest mała. Będą podróżować po orbicie przez rok. Gatunek grzyba nie jest jeszcze znany, jednak powinien spełniać określone warunki. Dla nas bardzo ważnym elementem była temperatura rozwoju tego organizmu, ponieważ wysyłamy również komórki, które funkcjonują w naszym ludzkim organizmie. Wobec tego założyliśmy, że musi być ciepłolubny. To jest niezbędny warunek. Musi być powszechny, bo jeżeli jest powszechny, to oznacza, że radzi sobie w różnych miejscach bardzo dobrze. Badania pomogą wyznaczyć kolejne ścieżki rozwoju. Moim zdaniem jest to kluczowy projekt ze względu na w ogóle transport organizmów żywych w kosmosie. Będziemy mogli określić takie warunki tego transportu, żebyśmy byli pewni, że po wylądowaniu na Marsie te bakterie będą mogły służyć Marsjanom, czyli ludziom, którzy w przyszłości będą zamieszkiwać tę planetę. Echo 24, Oliwia Stasiak.